szokujące jeszcze Bondy gdzieś od sypialni, chociaż zdążył uciec Olofmeister. Widzimy, że zostaje mu 28 HP. No teraz muszą szukać takich zagrań raczej flipside. Naprawdę muszą zeskakiwać. Bo Fnatic ma przewagę broni. Jeżeli dojdzie do bezpośredniego starcia, no to Fnatic prawdopodobnie lepiej sobie poradzi. Cały czas antyterroryści na blisko przy środku. World Edit oraz Blade. No i Bondy widzimy, że daleko schowany w domku. Także szukają tego zaskoczenia antyterroryści. Widać, że chcą właśnie zdobyć tego pierwszego fraga. No i teraz ryzykownie Bondy. Pytanie, czy ktoś sprawdza tę pozycję? Bondy, ależ miał szansę. Ale jednak nie udaje mu się tego fraga zdobyć. Zostaje i on, i World Edit na BS-ie A. Ale widzimy, że Szara już skraca banana, więc Markelow może wrócić przez łącznik. No i kto wie, czy Fnatic niebawem nie zostanie zaskoczony od pleców. Szara jeszcze ma trochę do przejścia, a Fnatic już powoli opanowuje sobie środek. JW, no wydawało się, że tego fraga zdobędzie. I to jest naprawdę szansa, bo musi spieszyć się Szara. Jeszcze walczy Markelow i Szara teraz nie daje rady. To jest 2-1. Zostaje sam World Edit. U niego tylko 25 HP. No i terroryści bezpiecznie. Terroryści oczywiście mądrze będą wchodzili na bombsite B. Leci jeszcze granata, ale ten nie kończy rundy. Creams pozostaje i pytanie, czy wie o tym World Edit. No, trochę obija swojego przeciwnika, World Edit biegnie, ale oczywiście Denis zdąży podrzucić bombę i to jest, moi drodzy, good game. Moi drodzy, to jest kolejne zwycięstwo Fnatic, no tym razem 16-14, chociaż naprawdę dzisiaj i na mapie The Overpass, i na mapie The Inferno, a więc tej, którą widzieliśmy przed chwilą, zawodnicy Flipside, no radzili sobie bardzo dobrze, mogli pokonać